Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze nas ogląda. Witamy w kolejnym podsumowaniu miesiąca, tym razem marzec, a moim towarzyszem w trakcie rozmowy będzie dzisiaj Dobromir Sośnierz. Witam pana posła bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór właśnie. Co pana się działo w marcu? Czy był to gorszy miesiąc od lutego, to może dowiemy się potem od pana posła, ale na sam początek coś łagodnego, czyli uregulowanie hulajnóg. Co pan poseł myśli na ten temat? No już w cierpkich słowach wyrażałem się, co myślę na ten temat. No, jakbyśmy nie mieli innych zmartwień, to w czasie, kiedy wszystko nam się pali i wali, to bierzemy się za regulowanie rzeczy, która no, jak do tej pory nie sprawiała większych problemów. Oczywiście są osoby, które tam narzekają na tych hulajnogowiczów, ale to wcale nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii do tego. Wystarczyłoby objąć ich regulacjami tymi samymi co rowerzystów i myślę, że to załatwiałoby sprawę. Tymczasem wymyślono jakąś zupełnie nową kategorię pojazdów, urządzenia transportu osobistego i stworzono różne dziwaczne, kazuistyczne regulacje, z których chyba najśmieszniejszą czy najtragiczniejszą tak naprawdę jest to, że hulajnoga ma się teraz poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, co właściwie pozbawia zupełnie sensu jeżdżenie na tych hulajnogach, no bo przecież jedzie się hulajnogą nie po to, żeby iść w tempie pieszego, tylko po to, żeby właśnie dojechać szybciej. A co gdyby tak powiedzieć panu policjantowi, że na przykład prędkość pieszego to jest prędkość Usaina Bolta pobijającego rekord świata? No tak właśnie, to właśnie proponowałem chyba nawet gdzieś tam i myślę, że to jest jakieś wyjaśnienie, bo prędkość pieszego rzeczywiście nie jest tam zdefiniowana, wprawdzie w uzasadnieniu są tam różne dywagacje na ten temat, takie, które by wskazywały, że będzie to chodziło o prędkość nieco wyższą niż standardowa prędkość, czyli w okolicach tam 6-7 km na godzinę pewnie to będzie ok. Natomiast rzeczywiście prędkość pieszego, którego pieszego? No są piesi, którzy powłóczą nogami tam w powolnym tempie i są biegacze i czy mamy dopasować się do tych pieszych, których właśnie mijamy, czy do jakiegoś średniego wyobrażonego sobie pieszego? Mnóstwo pytań. Jak zawsze więcej pytań niż odpowiedzi z tych kolejnych regulacji. Pewnie w praktyce będzie to mało przestrzegane, jak wiele takich przepisów, jak wiele przepisów dotyczących ruchu drogowego jest w praktyce martwych. Kto jeździ 50 po mieście, tylko L-ki na egzaminie i czasami niektóre radiowozy, ale też tylko niektóre. Więc myślę, że to będzie dołączy do kolekcji naszych różnych bzdurnych i ja jeżdżę 50 po mieście, panie pośle, tak się składa akurat. Ale nie samochodem. Ale hulajnogą. Nie, komarkiem. Czym? Komarkiem, w sensie skuterem takim malutkim, 50 cc. Okay. Nie, no wiem raczej o samochodach. Raczej mało kto jeździ w taki sposób, a mimo to te ograniczenia jeszcze bardziej się zmniejszą. To pokazuje, że żyjemy w jakiejś równoległej rzeczywistości, którą sobie politycy tworzą, mamy przepisy swoje, ludzie swoje. To uczy tylko lekceważenia tych przepisów, których wszystkich naraz. No, każdy z nas jest przestępcą. Jak tylko wstajemy rano z łóżka, to już pewnie popełniamy kilka przestępstw zgodnie z jakimiś tam przepisami, a to przeciwpożarowymi, a to jakimiś tam przeciwepidemicznymi, a to innymi, więc każdy z nas jest przestępcą. Niech pan nie zapomina o emisji dwutlenku węgla. To jeszcze nie jest przestępstwem chyba. Może coś przegapiłem, ale ostatnio jeszcze chyba nie było. Nie, dobra, może nie mówmy o tym, bo jeszcze lewica podłapie pomysł wykraczę. I coś takiego zaproponuje. A co gorsza, Prawo i Sprawiedliwość jakby podłapało pomysł. Ale jak już jesteśmy przy prawie drogowym, bo akurat zahaczyliśmy o ten temat prawa drogowego, to ile powinna wynosić według pana docelowa prędkość w terenie zabudowanym? W samochodach czy hulajnogach mówimy? W samochodach. Nie, to do samochodów przeskoczmy w takim razie. Znaczy ja w ogóle nie jestem zwolennikiem regulowania takich rzeczy, bo powoduje to powstanie przestępstwa bez poszkodowanych. No jeśli ustalamy jakąś maksymalną prędkość, to oznacza, że jeśli ktoś porusza się z wyższą prędkością, nawet jeśli nikomu krzywdy nie zrobi, no to odpowiada. No, jest to właśnie klasyczny przykład, kiedy powstaje przestępstwo, mimo że poszkodowanych brak. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak libertariańskie podejście raczej nie ma szans na przyjęcie w naszym regulacjonistycznym społeczeństwie, więc póki co
to postulowałbym zwiększenie tego, chociaż urealnienie tego do 60-70 km na godzinę, no chociaż te 60, tak, no ale 70 nie wydaje się żadną przesadą jako domyślne, no bo oczywiście są miejsca, gdzie i tak zarządcy dróg zmniejszają to i poniżej 50 i pewnie nadal będą to robić. Natomiast też należałoby chyba podjąć jakieś działania prawne zmierzające do ukrócenia tej samowolki, bo jeśli buduje się drogę z prędkością projektową 50, 60, 70 km na godzinę i potem stawia się na niej znak 30 na godzinę, to ktoś powinien teraz oddać podatnikom różnicę w cenie między drogą budowaną przy prędkości projektowej 30, a drogą budowaną przy prędkości projektowej 50. Są dodatkowe koszty, które ponieśliśmy tylko po to, żeby jeździć 30. No więc urzędnik, który stawia ograniczenie prędkości poniżej prędkości projektowej, powinien za to odpowiadać swoim majątkiem albo uzasadnić, co, jeśli taka zmiana jest oczywiście tymczasowa z powodu remontu drogi, to okej, ale dlaczego stale mamy jeździć z prędkością znacznie niższą niż prędkość, dla której drogę zaprojektowano. Więc tu też bym to pomyślał nad, jeśli mówimy o takim zaraźnym systemie, tak? Nie takim docelowym, libertariańskim, gdzie po prostu odpowiada się surowo. Odpowiada się za spowodowanie wypadku. Ja byłbym za tym, żeby te kary za spowodowanie wypadku podnieść. I każde, nawet nie tylko spowodowanie wypadku, a na przykład wymuszenie pierwszeństwa, tak, to też jest przestępstwo, bo tu już jest poszkodowany, już ktoś nie mógł skorzystać ze swojego prawa do poruszania się drogą w sposób przepisowy, musiał zahamować, bo jakiś idiota jechał na przykład za szybko, tam źle skręcał i tak dalej. Więc za to powinny być kary i powinny te kary być surowe. Natomiast za przestępstwo bez poszkodowanych zasadniczo kary nie powinno być w ogóle. Więc ja bym takiej prędkości nie wyznaczał, jeśli już to w sposób ogólny, że należy ją dostosować do warunków. No ale zdając sobie sprawę, że ten postulat jest nie do przyjęcia, no to myślę, że tam okolice 70 km na godzinę jako prędkość taka maksymalna w terenie zabudowanym. Dużo się mówi właśnie o tych ograniczeniach prędkości, szczególnie właśnie ze strony pana posła. Niejednokrotnie słyszeliśmy o tym, że te ograniczenia prędkości są absurdalne, ale czy jest jeszcze jakiś jeden szczególny przepis ruchu drogowego, który jest według pana absurdalny, nie dotyczący bezpośrednio ograniczeń prędkości? Jest mnóstwo absurdalnych przepisów, no chociażby no, ten znany wolnościowy przykład, czyli nakaz zapinania pasów, no, który jest klasycznym znowu przestępstwem bezposzkodowanym, bo to jedyną osobą poszkodowaną w wyniku niezapięcia pasów może być ten, kto ich nie zapiął. No chyba, że mówimy o kilku osobach w aucie, no ale to za zgodą kierowcy się to musi odbywać. To jest, kierowca zgadza się, że w jego aucie ktoś jeździł bez pasów, następnie ktoś tam będzie latał w czasie wypadku po samochodzie. No to jest znowu ich sprawa wewnętrzna, tak? Ale jest z takich mających skutki na zewnątrz, na przykład nakaz zatrzymania się przed strzałką, jak jest przed sygnalizatorem, kiedy jest sygnalizator sygnalizujący możliwość skrętu w prawo na czerwonym świetle, znaczy czerwone światło plus zielona strzałka, tak, my musimy zatrzymać się przed sygnalizatorem, a nie przed skrzyżowaniem. To jest no, debilne po prostu, no, nie ma to żadnego sensu, tak? No, nikt nie wie, dlaczego ten przepis jest w sumie taki, bo ten sygnalizator często jest kilka metrów od skrzyżowania, więc i tak guzik widać, więc trzeba i tak podjechać do skrzyżowania, jeszcze raz zatrzymać i rozejrzeć, albo przynajmniej zwolnić na tyle, żeby jechać z bezpieczną prędkością. A to jest fakt, tak, to muszę panu przyznać, bo akurat właśnie prawo jazdy tak się składa, że dopiero teraz zdaję i na kursach akurat się właśnie nadziewałem na właśnie przykład, który mi pan zapodał generalnie, więc to mogę nawet ja potwierdzić, że jest to, jak to pan poseł powiedział, debilny po prostu przepis. Ale przechodząc dalej, bo tutaj już o prawie drogowym troszkę porozmawialiśmy, to przejdźmy do może przyjemniejszego tematu, na temat prosty. Panie pośle, jak pan widzi kandydaturę Grzegorza Brauna w Rzeszowie? Będzie on dobrym włodarzem miasta? Czy będzie włodarzem miasta? To oczywiście jest szansa na to, nie jest aż taka duża, chociaż no, nikt nic nie wiadomo. Życzę mu tego i mam nadzieję, że okaże się. A może on jednak rządzi się swoimi prawami mimo wszystko? Tak, no ale no, myślę, że w praktyce jak nawet druga tura się uda, to jest na tyle negatywnego elektoratu, że szansa na to, żeby wygrać, jest jednak niewielka, aczkolwiek no, próbować oczywiście warto. Myślę, że jest szansa na dobry wynik. To mam nadzieję, że tutaj sukces będzie polegał na tym, że dostaniemy dobry wynik.
A propos Rzeszowa, to właśnie się tak składa, że spotkaliśmy się z opiniami, że Rzeszów może w pewien sposób wytyczyć swoisty trend wyborczy dla poszczególnych formacji, choćby ze względu na fakt, jak partie polityczne bardzo mocno się zaangażowały w Rzeszowie po prostu, bo widać właśnie, że Konrad Fijołek jest promowany, Marcin Warchoł jest promowany, właśnie Grzegorz Braun na oficjalnym fanpage'u Konfederacji jest promowany. I czy to też może być takie narzędzie, powiedzmy, do tego, żeby wytyczyć pewne trendy przed wyborami w 2023? Znaczy, na pewno będzie tak, każdy będzie próbował to wykorzystać na swój sposób, zwłaszcza ci, którym dobrze tam pójdzie. Natomiast wiadomo, że ci, którym pójdzie źle, no to będą mówili, że to nie jest typowe miasto, że to nie jest typowy rejon. Będą mieli rację, no bo przecież Rzeszów nie jest typowy, mało w ogóle, które miasto jest typowe i średnie statystycznie, natomiast no, Rzeszów no, to jest wiadomo, rejon jednak, w którym to PiS ma zawyżone poparcie w stosunku do średniej krajowej, więc pewnie jeśli będą wyniki właśnie takie, że tu PiS czy prawica uzyska tam dobry wynik, no to będzie tłumaczenie, a no bo to taki rejon. No ale pewnie tak, no, jeśli uda się komuś tam wykręcić dobry wynik, no to będzie na pewno się tym przechwalał i mówił, że to jest poparcie ogólnokrajowe, które tutaj się ujawniło. No, ja bardzo liczę na to, że nasz wynik będzie tutaj dobry, no, wyższy niż nasze wyniki tam z wyborów parlamentarnych i prezydenckich. To uznam za sukces, tak, jeśli to będzie ten dwucyfrowy wynik już, a myślę, że taka szansa jest, to uznam za sukces. Tak. Dopatruje się pan szansy dla Grzegorza Brauna w tym, że każdy spośród przedstawicieli partii przedstawicielstwa Zjednoczonej Prawicy wystawiła osobnego kandydata, bo mamy kandydata Solidarnej Polski, mamy kandydata Porozumienia i kandydata Prawa tak, i Sprawiedliwości. Jest to na pewno okoliczność, myślę, że tutaj są dwie pozytywne okoliczności. Po pierwsze rozbicie się tego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, chociaż to nie do końca zjednoczona i na pewno nie prawica, ale to jest jedna pozytywna okoliczność. Druga, że cała ta reszta opozycji od sasa do lasa wystawia drugiego kandydata, znacząco pokazując to, że niewiele te różnice między nimi są jednak dość umowne i uwiarygodniając w ten sposób to, co zawsze mówimy o bandzie czworga, o tym, że to prawda są tylko różne plemiona, które rywalizują o dostęp do naszych pieniędzy, a nie prawdziwe siły, które jakimiś ideami się kierują, dla których te różnice ideowe są naprawdę istotne. Więc myślę, że to jedno i drugie jest tak naprawdę dobrą wiadomością i myślę, że dzięki temu jest szansa, że kandydat Zjednoczonej Konfederacji wypadnie na tym tle pozytywnie, tak, z jednej strony rozbicie wewnątrz obozu, po którym spodziewalibyśmy się, że wystawi jednego kandydata, a po drugiej stronie tam, gdzie spodziewalibyśmy się, że każda z tych sił jednak powinna wystawić osobnego, tam mamy nieoczekiwanie wspólnego kandydata, co czyni go, szczerze mówiąc, mało wiarygodnym. Jeśli dobrze potrafię sobie wyobrazić, co przeciętny wyborca powinien o tym pomyśleć, a nie zawsze mi to wychodzi, bo jednak okazuje się, że drogi myślowe przeciętnego wyborcy biegną czasami torem, który nie jest, jest dla mnie nieodgadniony, ale jeśli dobrze, no ja bym właśnie tak pomyślał, że kurde, coś z tym światem jest nie tak, chyba tylko ta Konfederacja tutaj trzyma poziom i chyba tylko z tą Konfederacją, no to na tą Konfederację można krzyk uczciwie postawić. Oni przynajmniej traktują mnie poważnie, to swojego jednego kandydata, oni z nikim się nie sklejają, to chyba tak. No i w takim razie życzymy szczęść Boże Grzegorzowi Braunowi w wyborach, jak najlepszego wyniku, ale pozostajemy przy wyborach w Rzeszowie, ponieważ Marcin Warchoł jest bardzo ciekawym kandydatem, ze względu na fakt, że w jego komitecie, w nazwie jego komitetu w zasadzie znajdują się dwa nazwiska. Warchoł Ferenc. To jest ciekawostka. On bardzo mocno opiera swoją kampanię na nazwisku Tadeusza Ferenca, który jest właśnie byłym prezydentem Rzeszowa. I pytanie, czy to nie jest trochę tak, panie pośle, że Warchoł, posługując się tak mocno nazwiskiem Ferenc, nie pokazuje, hej, jestem fajny, hej, Ferenc mnie popiera, a w sumie poza tym nie ma nic do zaoferowania. Być może tak. Znaczy ja też nie znam bardzo dobrze sytuacji Rzeszowa. Ja nie wiem, ja ile
prezydent Ferenc dobrze się tam kojarzy, na ile to jest atut, na ile obciążenie i dla kogo. Więc no tak, nie chcę się tu wypowiadać tonem znawcy, bo no, być może gdyby mowa była o Katowicach, to byłbym w stanie bardziej szczegółowe analizy przeprowadzić. Tam rzeczywiście no, opieram się raczej na różnych tam cudzych uwagach i spekulacjach. Jest do końca trudno mi ocenić, jak będzie ten ruch odebrany. Też różne opinie na ten temat słyszałem, ale no, wydaje mi się, że u nas w Katowicach podobny zabieg skończył się sukcesem. Znaczy namaszczenie obecnego prezydenta Krupy przez poprzedniego prezydenta Uszoka skończyło się jego tutaj wygraną w cuglach. Mimo tego, że wcześniej nikt nie słyszał, kim jest wiceprezydent, niewiele osób słyszało, kim jest wiceprezydent Krupa i nikt nie potrafił wymienić jego personalnych osiągnięć i kwalifikacji do tego, no ale samo namaszczenie przez prezydenta Uszoka, który też z niewiadomych powodów cieszy się opinią, znaczy no, po prostu nic nie ukradł, tam nie spalił, nie tego, więc brak spektakularnych porażek jest wystarczający dla wyborców, żeby głosować w kółko na tego samego kandydata, więc tu może być podobnie, że jak on tam rządził parę lat, no, nic strasznego się nie stało, no to a ludzie, no jakie mają w sumie jakie mają informacje użyteczne do tego, żeby wybrać kandydata prezydenta. Co wiedzą o ich kwalifikacjach do zarządzania miastem? Taki przeciętny wyborca no, nic nie wie o tym, kto jest w stanie dobrze zarządzać miastem, kto nim jak zarządzał, kto ma do tego predyspozycję. W związku z tym no, kierują się właśnie takim tam, no kurde, no ten Uszok, to no co, no coś tam to zrobił, tam to zrobił. Trudno, żeby nic nie zrobił, wszystkiego się nie ukradnie, prawda? No, Ferenc pewnie też to zrobił, tam to zrobił, tu basen wybudował, no co miał zrobić? No, na coś trzeba te pieniądze miejskie wydawać. Ludzie myślą, że to on tak z dobrego serca. Niektórzy takie mają podejście, że nawet jak im tam spożywczak na osiedlu powstanie, to oni myślą, że to miasto jest dobrze zarządzane. Tak? No, więc wiadomo, że jak się siedzi na budżecie tam wielomilionowym dużego miasta, no to trzeba coś zbudować, to żadna wielka zasługa nie jest. No trzeba by to porównać, jakieś wskaźniki rozwoju z tym miastem, z tamtym miastem, opodatkowania, no to, ale te ludzie oczywiście takich rzeczy nie robią. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwo dostępne, ani tym bardziej proste i zrozumiałe, więc przypuszczam, że takich analiz tam w Rzeszowie też niewiele osób prowadzi i samo to, że prezydent Ferenc być może, nie wiem, ale nie odprowadził jakiejś grubszej afery tam. Być może był bardzo mocno popierany mimo wszystko. Słucham? W Rzeszowie. Był dosyć mocno popierany w Rzeszowie akurat Tadeusz Ferenc, był popularny. Być może, no, znaczy jak został prezydentem, to widocznie musiał być kiedyś popierany. A jeśli od tego czasu nic spektakularnego nie schrzanił, to może to być, to jego namaszczenie może być bardzo tutaj, może być decydujące. Tak? To jest prawda. No, miejmy nadzieję, że jego namaszczenie skończy się tak jak namaszczenie Aleksandra Kwaśniewskiego po prostu Roberta Biedronia. To miejmy nadzieję, że się to tak skończy w przypadku pana Bartoła, że prezydentem zostanie Grzegorz Braun. A w międzyczasie przechodzimy do kolejnego tematu, a w zasadzie przechodzimy do przejścia Moniki Pawłowskiej do porozumienia Gowina, bo akurat wspomnieliśmy sobie o tej bandzie czworga, że ona się tak nie za bardzo ze sobą różni. I czy to jest właśnie pomnik tego, że jednak te partie nie są tak daleko od siebie, to przejście Moniki Pawłowskiej do porozumienia? No to jest jeden z mniej zrozumiałych ruchów zarówno od strony jakiejś wizerunkowej, jak i jakkolwiek byśmy to próbowali poważnie analizować. Nie wiem, korzyści, jakie pani Pawłowska z tego ma, są dla mnie nieznane. Na pewno straciła w oczach swoich wyborców no, przejście tak spektakularne. Jak ktoś przychodzi tam z Platformy do Hołowni, to myślę, że może liczyć na wyrozumiałość swoich wyborców jako taką, prawda? Ci wyborcy pewnie razem z nim tam przechodzą. Albo już tam byli wcześniej. Więc tutaj, ale jak ktoś przychodzi z klubu SLD do Lewizona, tam z Wiosny była konkretnie, tak? No, z Wiosny do tak, z wiosny. Porozumienia. No to jest to, myślę, coś, co zawiesza system dotychczasowym sympatykom i wyborcom. Znaczy na pewno wyborcy nie pójdą, to nie jest to, że ona spowoduje, że jej wyborcy głosujący na nią wcześniej
pójdą za nią do kolejnej partii. Myślę, że jest niewiarygodna już w swoim środowisku i niewiarygodna w nowym środowisku, bo jest to kobieta, która tam na czele strajków kobiet krzyczała tam 5 gwiazdek, prawda? I inne tam mądrości życiowe pani Lampard. A teraz Starej Lampardzicy, przysiada... jak to pan kiedyś powiedział. Tak, tak. No więc teraz się przesiada na właśnie tamtą stronę. Myślę, że po tamtej stronie też trudno będzie jej wzbudzić zaufanie, zwłaszcza, że ona nie powiedziała nic takiego, że kurczę, dzisiaj mnie tknęło w głowę poprzez ten i ja tam doszłam do wniosku, że moje dotychczas, że zbłądziłam dotychczas, że te wszystkie 5 gwiazdek i ta aborcja, że to wszystko było złe. Objawił mi się tam anioł Gabriel i powiedział mi tam, czy to, no nie wiem, jakby jakiś... Powiedział anioł Jarosław bardziej, ale... W drodze do Damaszku przeżyłam nawrócenie, tak? Okej, okay, nie? To można zrozumieć. Nigdy nie wiadomo. Także anioł Jarosław nawiedził ją w trakcie drogi do Lublina akurat. Może nie brnijmy już te takie teologiczne, tak, ale w każdym razie... Gdyby ona oświadczyła, że jakieś takie nawrócenie miało miejsce, no to ona mówi, że nie zmieniła żadnych poglądów. To jak nie zmieniła poglądów, to czemu zmienia partię w takim razie tak spektakularnie? No musiało się coś podziać pewnie w SLD, tak? Musiało coś ją stamtąd wypchnąć. Tak, miała, z tego co kojarzę, Monika Pawłowska była w sporze właśnie z młodzieżówką SLD, co ciekawe, przy okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, gdzie właśnie ze strony Federacji Młodych Socjaldemokratów padł na nią całkiem spory hejt, właśnie ze względu na fakt jej, powiedzmy, bardziej przychylnej wypowiedzi w stosunku właśnie do wyklętych. No to być może jeden z tych, ale to o sam tam jakiś konflikt z młodzieżówką, to nikt z partii nie wychodzi. To chyba zbyt poważna decyzja, żeby, no chociaż nie wiadomo, nie znam pani Pawłowskiej, na ile ona tam się racjonalnymi kryteriami kieruje w życiu, ale wątpię, żeby to o to chodziło. No musiało coś się podziać w klubie wewnątrz, że ją to wypchnęło. No albo coś jej obiecali tam po drugiej stronie. Tak, no ale no korzyści z tego dla Gowina chyba są żadne, moim zdaniem. Poza tym, że no jednego posła będzie miał tam teoretycznie do dyspozycji więcej i się będzie mógł przed prezesem pochwalić tutaj jedną szablą dodatkową, ale to tam na takiej szabli też pewnie polegać będzie trudno. Szabla wyszczerbiona mimo wszystko. Ona teraz w sumie jakie ma wyjście, no bo z powrotem drzwi już zamknięte, mosty za sobą spaliła, więc ona teraz musi być lealna wobec nowego ośrodka, bo po takiej spektakularnej zdradzie to no, trudno by jej się było już gdziekolwiek odnaleźć, więc to już jest krok w przepaść pewnie dla niej. Więc tu sprawa jest zagadkowa, bo to nic racjonalnego tego na oko nie tłumaczy. Coś się musiało tam za kulisami zadziać ciekawego, no, ale coś o czym nie wiem w każdym razie, czyli jakieś poważne obietnice. Na razie efektów ich nie widać. Jakieś konflikty w SLD. Nic mi o tym no, takich poważniejszych tam nie wiadomo. No tego długo nie będziemy. Buldogi się gryzą pod dywanem, może nie znamy szczegółów. No nie będziemy znali pewnie długo tych szczegółów, albo w ogóle. No, może się okaże, może poczekajmy trochę, może objawi nam się może... prawdziwy powód. Tak, to jest możliwe, ale chciałbym się jeszcze zapytać, bo jak doskonale pan wie, na Monikę Pawłowską ze strony właśnie lewicowych aktywistów spadł naprawdę potężny hejt. To były mocne słowa typu już od razu idź na wycieraczkę do Kaczyńskiego, wulgaryzmy w jej stronę padły. Jeżeli się nie mylę, to jedna z posłanek lewicy stwierdziła, że najlepszym w tym przypadku słowem jest hasło strajku kobiet, które wszyscy wiemy jak brzmiało. Więc pytanie, panie pośle, co pan myśli o tym? Czy to jest taki przejaw troszkę, że ta lewica to chyba nie do końca jest tolerancyjna, skoro aż tak ostro zasalwowała Monikę Pawłowską? No, oczywiście w każdym myślę, że gdybyśmy się doczekali jakiegoś dezertera z Konfederacji, to i u nas znaleźliby się tacy, którzy komentowaliby to w sposób mało sympatyczny. Więc już coś się nam jakoś strasznie nie czepił, aczkolwiek pewnie nie, ci, którzy, znaczy personalnie tych osób, które te komentarze wygłosiły, to na pewno można by się przyczepić o ich wątpliwe, tak powiem, właśnie tutaj bodajże pan Trela właściwości tolerancyjne. No właśnie pan Trela dokładnie rzucił ten tekst o wycieraczce Kaczyńskiego, jeżeli mnie pamięć nie myli. No więc na przykład. No, natomiast jej sposób przejścia niestety trochę prowokuje cierpkie komentarze, no bo właśnie tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, tak, trudno to zrozumieć. Tak? Gdyby się nawróciła i powiedziała, że tu jakiś proces się dokona, jakaś przemiana, to no mimo wszystko należałoby to jakoś
uszanować, że ktoś jest w stanie w imię tego, że coś przemyślał, że stanął w prawdzie, tak, zaryzykować całą swoją karierę, tam, zostawić wszystko i iść za nowym prorokiem, tak. Nawet jeśli oceniamy ten zwrot nieprawidłowy, to mimo wszystko coś w tym jest takiego, co należałoby, do czego należało podejść z szacunkiem. Natomiast takie koniunkturalne przechodzenie bez wyraźnych powodów, no rzeczywiście trudno ocenić jakoś łagodnie, aczkolwiek oczywiście słownictwo lewicy zadaje kłam temu, że oni sami siebie kreują na takich tutaj miłujących pokój, prawda, tolerancyjnych i jakieś takie środowisko wolne od problemu, jak to oni nazywają, mowy nienawiści. Więc oczywiście nie, jak ich coś wkurzy, to albo po strajkach kobiet tak zwanych, to chyba nie mamy co do tego wątpliwości, jak to, więc w porównaniu z tym, co tam krzyczeli, co robili, jak się zachowywali, do czego ludzi podburzali, To jest fakt. Wie pan co, ja akurat byłem na strajku kobiet w Limanowej, robiłem transmisję na żywo z tego strajku i no, to było przerażające, naprawdę. Szczególnie, że tam jeszcze, co ciekawe, pojawiła się posłanka Daria Gosek-Popiołek w Limanowej. To już w ogóle ciekawa sprawa, więc to było naprawdę przeraźliwe hasła niektóre. No, też coś o tym wiem. Też byłem, też się z tym zmierzyłem i no, nie ukrywam, że jest to frustrujące przeżycie, jak łatwo ludzi zmanipulować i to w takich dużych ilościach, to, że oni tak tłumnie upominają się o sprawę, w której jest tyle manipulacji, tyle nie, i takich w sumie nieistotna z ich punktu widzenia, tak? Bo jaki wpływ na życie przeciętnego człowieka ma ta zmiana? No, zerowy. Większość ludzi nigdy nie będzie dotyczył problem, którym zajął się Trybunał Konstytucyjny, czyli większość ludzi nie ma dzieci upośledzonych i nie chce, a jak ma, to nie chce ich usuwać, więc to jest, tych ciąż w skali kraju usuwanych z tytułu tej przesłanki jest tam, nie wiem, 1000 rocznie czy coś koło tego, więc a jeszcze część i tak jako przesłanki letalne, co prawdopodobnie co zostanie później albo wskutek jakiejś nowej interpretacji, co już, bo były takie próby, albo wskutek zmiany przepisów uregulowane, to myślę, że naprawdę to jest zjawisko, które jest zupełnie niszowe. Tymczasem no, stopień rozemocjonowania, dezinformacji, stopień tego, tej niezrozumienia w ogóle tego, co się wydarzyło, przeciw czemu oni tak naprawdę protestują. Chamstwo, ten wulgarny język, ta właśnie wściekła nienawiść do wszystkich dookoła w sprawie, która akurat wyjątkowo słabo się nadaje do oburzania się, no bo to gdyby to w imię jakichś szlachetnych ideałów, ale w imię tego, że chce mieć prawo, żeby zabić swoje dziecko. Słabo, nie? No słabo. Panie pośle, kolejną ważną kwestią, którą dostrzegamy w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach tak naprawdę, jest gwałtowny wzrost cen paliwa. Mamy kilka przyczyn, no między innymi tutaj bardzo silny wzrost notowań cen ropy naftowej na giełdzie londyńskiej, która jest notowana na $70 za baryłkę. Mieliśmy też między innymi zablokowanie kanału Sueskiego. Jak myśli pan, w jaki sposób z takim gwałtownym wzrostem powinniśmy zawalczyć tak w tym momencie, gdybyśmy mieli w tym momencie podjąć jakąś decyzję odnośnie tego? Znaczy nie można walczyć z takimi rzeczami. No to jest naturalny proces rynkowy, za który odpada mechanizm podaży i popytu i tego mechanizmu generalnie no, szukać się na dłuższą metę nie da. Można się prowadzić różnych sztuczek, ale one działają na krótką metę, a później wychodzą ze zdwojoną siłą, więc oczywiście nie należy tego robić. Że paliwo było tańsze, oczywiście można zmniejszyć opodatkowanie tego paliwa, no to nie ma powodu, żeby akurat to miało dotyczyć tylko tej sytuacji, to należy to zrobić na stałe, więc tutaj no, sytuacja prawdopodobnie ma obiektywne przyczyny, przede wszystkim to zablokowanie kanału Sueskiego pewnie spowodowało niedobory, ale to może też spowodować, że później ta cena odbije w drugą stronę, no bo jak te odblokowane transporty pojawią się wszystkie naraz, no to może spowodować, że będzie promocja wtedy, prawda?
Gdybyśmy mieli tak w tym momencie na przykład, powiedzmy, dochodzi do kryzysowej, tak kryzysowej sytuacji, że paliwo już nie jest po 5 zł, a po 6 zł na przykład za litr. To już jest naprawdę bardzo duża cena. I gdyby trzeba było podjąć jakąś szybką decyzję, to co najlepiej by było zrobić? Jaki podatek najlepiej by było uciąć w tym momencie, żeby ta cena paliwa spadła do racjonalnego poziomu? Znaczy mówię, no nie jestem za tym, żeby to traktować jako metodę tymczasowego reagowania na to, czy ceny idą w górę albo w dół. No, rząd się nie powinien tym zajmować, czy cena czegoś idzie w górę czy w dół. No, to powinno zależeć od obiektywnych procesów rynkowych. No bo jeśli rząd miałby obniżać podatki, kiedy cena rośnie, to z drugiej strony ktoś mógłby wyciągnąć z tego również wniosek, że powinien podnosić podatki, kiedy cena spada. A tego byśmy przecież nie chcieli. Więc myślę, że należy te podatki zmniejszyć. No to przede wszystkim jest akcyza nakładana na paliwo VAT, opłata paliwowa, podatek drogowy, który teoretycznie miał być właśnie ten na drogi, a w sumie nie ma dowodów, że tak jest. Więc no, tam jest w cenie paliwa większość tak naprawdę są tego podatki, więc jest z czego ciąć. Nie bez powodu w Stanach Zjednoczonych, gdzie to opodatkowanie paliwa jest znacznie mniejsze, paliwo jest znacznie tańsze niż w Polsce. Tutaj jest to kwestia wyłącznie woli politycznej i ten postulat, o którym my mówiliśmy, że tam paliwo za 2,50 czy coś koło tego, no trzeba by to na obecne ceny przeliczyć, nie wiem, by teraz by to wyszło, no ale jest to realne, tak, no, paliwo mogłoby tyle kosztować. Aczkolwiek zgadzam się, że oczywiście należy w cenę paliwa wliczyć podatek drogowy, ale tak naprawdę, żeby to szło na drogi oraz jakąś tam opłatę środowiskową, która wyrównuje, na ile jesteśmy w stanie to oszacować, straty wynikające z tego, że no, ludzie, którzy spalają, wszyscy spalając te paliwa, przyczyniamy się do degradacji środowiska, zatruwania wspólnego powietrza. I panie pośle, w tym momencie przejdźmy z kanału Sueskiego i z Londynu na nasze lokalne poletko, czyli na Białoruś, tak sobie powiedzmy, bo na Białorusi dosyć głośna, nagłaśniana w zasadzie przez Młodzież Wszechpolską między innymi sytuacja, mianowicie aresztowanie Anny Paniszewej, czyli dyrektor polskiej szkoły w Brześciu. I coraz głośniej się mówi także o represjach wobec Polaków na Białorusi. Co pan może nam na ten temat powiedzieć z własnej perspektywy? No to nie jest jakaś sprawa, którą bym znał też szczególnie dobrze, żebym się na ten temat włączał. Natomiast tak, uważam, że powinniśmy tutaj zrobić jedną rzecz, o której chyba Robert Winnicki mówił, co wydaje mi się bardzo, bardzo słuszne, a zaniedbane, że skoro my tu utrzymujemy tę opozycję białoruską u siebie, dajemy im różne tutaj przywileje, gościmy, no to powinniśmy teraz też od nich wymagać, żeby oni zajęli bardzo jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. To coś za coś, tak? No nie utrzymujemy, jeśli utrzymujemy właśnie jakieś ruchy wywrotowe w drugim państwie, nie dla samego tam, to jest bardzo naiwne podejście do polityki, że utrzymuje się je, o, bo tak jest słusznie, dobrze i sprawiedliwie. Nie, no utrzymuje się dlatego, żeby w pewnym momencie to wykorzystać dla własnych celów. No i właśnie to jest taki moment, w którym moglibyśmy spróbować to zrobić. Czy nie wiem, na ile by to tam pomogło, to też trzeba mieć wyczucie, na ile mocno cisnąć, ale jak najbardziej należałoby oczekiwać od naszych tutaj gości, od pani Cichanouskiej, czy jak ona się tam nazywa, żeby się tutaj w takim razie bardzo stanowczo wypowiadali w tej sprawie, żeby o to walczyli, jeśli my walczymy w ich imieniu. A czy dopatrywałby się pan przyczyn tych represji wobec Polaków w polskiej polityce białoruskiej w momencie, gdy panowały te wielkie protesty? Nie, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to znowu jest cios za cios pewnie, tak. No, to też trzeba zrozumieć z drugiej strony, że to z punktu widzenia białoruskiego taka polityka może mieć jakieś tam elementy racjonalności, to, co nie znaczy, że oczywiście my się mamy z tym godzić, mamy realizować swój interes, a oni swój, ale z ich punktu widzenia pewnie oni traktują pewnie tę mniejszość polską jako tam piątą kolumnę, tak, jako grupę obywateli, którzy utrzymują kontakty, jakąś tam
pomoc, raczej niewielką, no, jednak od Polski, która z kolei jest z nimi w konflikcie i próbuje tam wywierać różne naciski. Więc oczywiście, że tak jest, że jak się konfliktujemy z jakimś krajem, to nasi obywatele, rodacy czy nasze interesy na tym terenie będą zagrożone, tak? Będzie ryzyko akcji jakiejś odwetowej. No i tak niewątpliwie to ma związek. Oczywiście znowu pytanie, jak cofając jeszcze bardziej tam, czy to tak, ta polityka jest słuszna, czy dobrze robimy, że się konfliktujemy z Białorusią w ten sposób. Często tutaj z takich powodów właśnie pryncypialno-naiwnych, tak, że my tu w imię demokracji czegoś dajemy, my jesteśmy chyba, sprawiamy wrażenie, jakbyśmy byli jedynym krajem w Europie, który traktuje to na serio, bo inni oczywiście traktują te hasła jako element walki propagandowej, jako instrument wywierania wpływu. Tak? Kiedyś robiło się krucjaty pod sztandarem właśnie niesienia chrześcijaństwa, a dzisiaj niesienia demokracji. Tak? Ten temat krucjat się zmienił, ale zasadniczo sens jest ten sam, że próbujemy jakoś usprawiedliwić swoją ingerencję w cudze sprawy, dorobić do tego szlachetną ideologię. I te państwa, które tam mają jakiś interes, to oczywiście to robią, a my często za frajer się wysługujemy innym, realizując tak naprawdę ich politykę, tak jakbyśmy na serio wierzyli w to, że oni tam z dobrego serca idą komuś nieść demokrację. Niech w Arabii Saudyjskiej niosą demokrację, ale jak ktoś jest naszym sojusznikiem, to słucham? I równość płci, i równość małżeńską, tak, w Arabii Saudyjskiej. Znaczy Unia Europejska, czy tam wszystkich poucza, czy też Parlament Europejski wszystkich poucza równość, i nie przejmuje. Wietnam, ale... tam było jeszcze? Tak, ale Arabię Saudyjską też. Kongo. Arabię Saudyjską akurat też żeśmy pouczali, z tego co pamiętam, w kolejnych rezolucjach. No ale na płaszczyźnie jakiejś takiej poważnej polityki międzynarodowej, gdzie Parlamentem Europejskim to nikt się tam nie przejmuje, no to rządy raczej zachowują się powściągliwie, jeśli jakiś sojusznik nawet robi różne rzeczy, które gdzie indziej potępiają, no to tutaj zachowują właśnie daleko idącą wstrzemięźliwość. W końcu te arabskie wiosny ominęły kraje sojusznicze, tak, kluczowe kraje sojusznicze w tym rejonie, więc no wiadomo, gdzie trzeba wywołać rewolucję, to się wywołuje, a gdzie nie trzeba, no to się nie wywołuje. I tutaj to samo, no powinniśmy tą politykę przede wszystkim na tej płaszczyźnie rozpatrywać. W polityce zagranicznej nie ma sentymentów, rządy się zmieniają, nikt tam nie będzie wdzięczny za 10 lat, że myśmy coś zrobili im za frajer. Trzeba przemyśleć po prostu, co będziemy z tego mieli, że się w to wtrącamy. I tutaj jakoś nie mam przekonania, czy aby na pewno ta nasza polityka jest tutaj dobra i zręczna, ale też nie jestem ekspertem od spraw białoruskich, więc jakoś bardzo się na ten temat pewnie nie rozwlekał. Musiałbym się pewnie lepiej zapoznać z tym tematem, żeby jakieś kategoryczne tutaj wnioski wygłosić. No miejmy nadzieję, że Unia Europejska zarzuci jakąś rezolucję, a w międzyczasie przechodzimy do zamknięcia gospodarki. Nie będziemy mówić lockdownu, to nie będziemy używać tego angielskiego słowa, tylko będziemy mówić wprost. Zamknięcie gospodarki. Spodziewał się pan tak ostrego zaostrzenia restrykcji aż do 9 kwietnia, bo przypominamy, że 10 kwietnia mamy rocznicę smoleńską. Dobra. Szczerze mówiąc nie, bo już jak mnie pytano o to tam jesienią, to ja twierdziłem, że nie, już chyba drugi raz na to nie pójdą, bo będą mieli ludzi na ulicach. No ale okazało się, że dla ludzi ważniejsza jest aborcja niż to, że co ma tak naprawdę znacznie większy wpływ na ich życie. Tam, gdzie powinni być niegrzeczni, to są grzeczni, a tam, gdzie akurat powinni siedzieć cicho z głupimi poglądami, to drą mordy na ulicach, więc no niestety pomyliłem się pod tym względem, czyli po pierwsze oni wprowadzili po raz kolejny zamknięcie, a po drugie oburzenie jest jednak umiarkowane. Znaczy ludzie dość potulnie akceptują te kolejne obostrzenia, mimo że przecież trudno o bardziej jaskrawy przykład niedotrzymanych obietnic, tak, kiedy powiedziano, że zamykamy, no to na chwilę, tylko na moment, bo musimy opanować sytuację na 2 tygodnie, tak, no więc dzisiaj widziałem wpis na Twitterze Konfederacji, że właśnie w 2-tygodniowych zamknięciach najgorsze są pierwsze 2 lata, wydaje się, że mamy do czynienia z jaskrawym. Pojawiają się memy, że w 2000...
pojawią się może w 2064, to będzie, wie pan, jeszcze dwa tygodnie, panowie. Ale generalnie a propos właśnie lockdownów i zamknięć i w ogóle całej absurdalnej polityki rządu, bo mogę sobie tutaj na to pozwolić, bo obiektywny być nie muszę na kanale Młodych na Wolności, to nie jest tak, że ludzie są już po prostu zmęczeni i machają ręką na to, co tam robią, bo i tak robię po swojemu przez to, że to prawo jest tak bezsensowne, że jestem tego idealnym przykładem, miałem imprezę 18 mimo restrykcji, więc ludzie już machają na to ręką, po prostu mają na to, brzydko mówiąc, wywalone. No w jakiejś tam mikroskali oczywiście tak, no, natomiast no, nikt nie jest w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, tak, to, że mamy mnóstwo rzeczy nieczynnych po prostu i mało który przedsiębiorca jest w stanie się temu przeciwstawić, no to tego nie przeskoczymy, także nie możemy iść na basen, nie możemy iść na siłownię, nie możemy iść do kina, a za chwilę się okaże, że nie możemy iść do kościoła nawet, no to na to niewiele możemy poradzić metodami partyzanckimi. To profesor Horban mówił, że można sobie zawsze handlę kupić, no to można się pana profesora posłuchać. No tak, no. Oczywiście, no, można w ogóle z domu nie wychodzić, tak naprawdę jesteśmy w takich czasach, że gdyby większość z nas zgodziła się na jakieś bardzo skromne życie, to okazało się, że bardzo niewielkim nakładem pracy jesteśmy w stanie się utrzymać przy życiu po prostu. Tak, jeśli będziemy tylko siedzieć w domu, jeść tam kaszę i chleb z masłem, to myślę, że możemy niewiele pracować i jakoś to będzie. Nie? No, pytanie, jaki jest nasz poziom ambicji, tak? Czy chcemy się rozbudowywać, czy chcemy podróżować, czy chcemy mieć lepsze mieszkania, większe, nowocześniejsze sprzęty, samochody i tak dalej, czy nie, czy po prostu chcemy tylko wyjadać kit z okiem. Jak chcemy wyjadać kit z okiem, to jest bardzo dobra metoda do tego, żeby taki scenariusz się spełnił, właśnie zamykanie gospodarki jest. No ale no, w każdym razie no, ubolewam nad tym, że w tej sprawie, która już no, cierpliwość powinna się skończyć dawno temu. Ludzie powinni powiedzieć, po miesiącu, dwóch takiej nieskutecznej walki, porównać sobie statystyki, powiedzieć, do diabła z tymi waszymi restrykcjami, tak? No, przecież to, jak nie umiecie zwalczyć tej choroby, no to jakoś to musimy przechorować i tyle. No i przecież będziemy dwa lata siedzieć w zamknięciu, aż wy coś tam wynajdziecie. A tu nie. Po prostu wiele osób nadal, mimo tego, że tak jaskrawo się to wszystko nie sprawdziło, tak jaskrawo nie zdało to egzaminu, to ludzie traktują to wszystko na poważnie i uważają, że no tak musi być, no, dopust Boży i teraz nie będziemy wychodzić. A jak rząd pozwoli, to może będziemy. Tyle, ile pozwoli. No niestety. I przejdźmy może do troszkę łagodniejszego tematu, bo jeszcze troszkę oburzenia będzie dopiero później. Ale, panie pośle, już porozmawialiśmy trochę na temat cen paliwa, teraz porozmawiamy na temat cen energii. Nowy Zielony Ład. Co pan ma ciekawego do powiedzenia na temat nowego Zielonego Ładu? No to szeroki temat. No generalnie wszystko wskazuje na to, że robimy taki, jak to mówię, skok na główkę do pustego basenu. Znaczy idziemy tam, gdzie nikt nie poszedł jeszcze. Nie upewniliśmy się, że to jest, nie przetestowaliśmy tego na żadnej tutaj skali, że to jest w ogóle wykonalne, ten cały plan i że nie, czym to się może skończyć. No przede wszystkim wszystko wskazuje na to, jak się o tym pomyśli, jak się wczytać w te założenia i w to, jak to jest realizowane. Wszystko wskazuje na to, że po prostu my sobie tylko strzelimy samobuja. To znaczy my, Europejczycy, będziemy sobie zamykać tutaj, ograniczać możliwości zarabiania, ograniczać możliwości rozwoju. I to wszystko po prostu się przeniesie gdzieś, bo nie ma żadnego mechanizmu, który by temu zapobiegł. Tak? No, są pomysły, żebyśmy się w takim razie odcięli od tych, którzy nie będą analogicznych tutaj norm przestrzegać. Także Europa w takim razie powinna kupować tylko swoje własne produkty lub innych krajów, które będą analogiczne zielone łady wprowadzać, no bo inaczej no, to będzie nieuczciwa konkurencja ekologiczna. No to jakaś logika wewnętrzna w tym jest, natomiast no, uważam się, że niestety no, jeśli w tym kierunku będą próbowali pójść, to nagle się okaże, że no, jesteśmy jednak, no, zaraz im się twarde dane gospodarcze przypomną im, skąd im wyrastają nogi i się okaże, nie jesteśmy w stanie bez produkcji w Chinach żyć na dotychczasowym poziomie, po prostu. No, Europejczycy produkują zbyt drogo, mają zbyt drogą
no, ceny pracy, tak, to wszystko, to przeregulowanie całe i tak dalej powoduje, że nie jesteśmy w stanie produkować tych dóbr w takiej ilości, w takim tempie, w takiej cenie, żebyśmy mogli zachować dotychczasowy poziom życia. I po prostu pójście w tym kierunku będzie oznaczało, że będziemy musieli ten poziom życia w takim razie ograniczyć. No więc albo no, w każdym przypadku wydaje się, że skończy po prostu źle, tak, że Europa zostanie daleko w tyle za innymi krajami, które po prostu będą gwizdać na te regulacje, a będą udawać, że coś robią, a tak naprawdę będą korzystać z tego, że Europa za frajer po prostu oddała tutaj swoją potęgę, wypuściła, wypchnęła cały przemysł za granicę. I że no, staniemy się takim skansenem i my tutaj jeszcze, no, że inni sobie robią krzywdę, tam niektórych no to jeszcze tam w miarę stać, nawet jak się zorientują za 10 lat, że zrobili głupotę, to być może będzie ich stać na to, żeby tam to odkręcać, ale my jako tam właśnie taki ogon tej Europy, kraj stosunkowo biedny, no bierzemy na siebie gigantyczne koszty, które to będzie gwóźdź do trumny. Może już nie być łatwego odwrotu. Znaczy uważam, że to po prostu w dłuższej perspektywie jest kolejny przyczynek do tego, że przybliży się do nas hegemonia chińska nad światem. To jest scenariusz, który ja bym bardzo nie chciał, no ale on się staje coraz bardziej realny. No raz COVID, że no widać, że to państwo chińskie sobie na swój sposób, ale potrafiło z tym dać radę i właściwie im dłużej to trwa, tym dla Chin lepiej, tak? No bo oni relatywnie rosną. Mają tam też jakieś kłopoty związane z tym, ale relatywnie w stosunku do innych mniejsze, tak? Więc im dłużej taka sytuacja tutaj trwa, tym Chiny kosztem reszty świata się rozrastają i puchną, tak? No to tu będzie kolejna sytuacja. My sobie za darmo strzelimy gola, tak? Przypomina mi się ta scena z żywotu Briana, że ten Legion Samobójców przybiega pod ten krzyż, prawda, i tam popełnia samobójstwo. Wtedy ten ukrzyżowany oczekuje ratunku, tak, no to tam przybiega Legion Samobójców, popełnia rytualne samobójstwo i krzyczy, aleśmy im pokazali, nie? No to obawiam się, że nasze ratowanie klimatu jest tak samo skuteczne, jak ratowanie tego ukrzyżowanego przez Legion Samobójców, że my owszem, zrobimy to, popełnimy rytualne samobójstwo i będziemy, nie wiem, uważali, że będzie to mocny sygnał, jak to mówi Unia Europejska, jak to mówi Parlament Europejski w swojej rezolucjach, że myślemy mocny sygnał do całego świata. Tak, rytualne, no, wow, tak, tutaj pójdziemy na temat klimatu jest tak skuteczne, jak rezolucja Unii Europejskiej, czyli w ogóle. No więc obawiam się, że tak nie będzie, że po prostu inni będą się z tego śmiali i wykorzystają bezwzględnie to nasze samobójstwo do tego, żeby sami na tym skorzystać. Pełna zgoda tutaj, panie pośle, a teraz pozwolę sobie na zacytowanie pewnego pana. K-K-K-H Japie. Wie pan, kogo cytuję? Znam wielu, którzy te sekwencje słów wypowiadali, ale obawiam się, że pan, znaczy spodziewam się, że pan cytuje naszego tutaj naczelnego machera od gospodarki, naszą dumę narodową, pana Daniela. Hotdogowy król, tak, Daniel Obajtek, czyli człowiek, który rezydencję posiada we wsi Sasiny, co warto wspomnieć. Więc co ciekawego ma pan do powiedzenia na temat taśm właśnie pana Obajtka? Znaczy to właśnie jest temat, jeden z takich tematów, który mnie się staram socjalnie nie ekscytować i interesować, bo co w moim życiu zależy od tego, że pan tam Obajtek, no raz, że się wyraża, jak się wyraża, no nie mogę sobie wyrobić. No jak strajkujące panie na przykład. Słucham? No wyraża się jak strajkujące panie na przykład. No tak. Cóż mi tam z tego. Natomiast no, to pokazuje oczywiście to, że władza rodzi tego rodzaju patologię, że władza regulacjonistyczna, ingerująca w gospodarkę, próbująca łączyć to życie gospodarcze z życiem państwowym, z władzą urzędniczą, generuje takie właśnie patologie. To jest to dość typowa ilustracja tego zjawiska, ale nie jest dla mnie, szczerze mówiąc, żadnym zaskoczeniem. Jest jedną z bardzo wielu podobnych sytuacji. I błędem jest w takich przypadkach, że ludzie często personalizują ten problem i uważają, że o, jak odsuniemy tego oto złego Obajtka, czy tamtego tam pisiora, czy innego, to już będzie dobrze, to socjalizm będzie działał.
Otóż nie, bo socjalizm będzie generował Obajtków za każdym razem. Po prostu tak to działa. Ludzie są interesowni, w 99% ludzie nie są ideowcami, tylko chcą po prostu dobrze żyć i jak daje im się okazję, żeby dobrze żyli, czyli na przykład jest okazja, żeby urzędnik decydował o tym, kto dostanie przetarg, prawda? Jeśli jest okazja, żeby urzędnik temu dał, a temu zabrał, no to urzędnik z różnych możliwości wybierze taką, na której zarobi jak najwięcej. Jeśli wprost będziemy mu tego zabraniali, bo nie wolno mu przyjąć łapówki, no to on wynajdzie jakiś sposób, żeby to zrobić drogą okrężną. Także okej, nie, ja nie wezmę łapówki, ale wy w takim razie zasponsorujecie tutaj taką a taką organizację, klub ten, a tam będzie akurat zupełnie przypadkiem pracował ktoś, kogo znam, no i tam jakoś my się tu jakoś dogadamy już. Więc no, ta korupcja jest nieuniknionym. Mówił pan właśnie o tym, że generalnie socjalizm generuje takie Obajtków. Wyobraża sobie pan sytuację, w której w tym momencie mamy 16 ministerstw i mamy 16 Obajtków na stanowisku ministrów? Myślę, że mamy 16 Obajtków na stanowisku. Znaczy nie, no może nie. Ale no myślę, że no, Obajtek nie jest ministrem. Ci ludzie najczęściej właśnie nie, tak serio na ministrów raczej się nie wypycha ludzi tam najbardziej. To już nie jest modne tam, żeby minister jest zbyt mocno prześwietlany, jest na świeczniku, to na ministra to się wysyła jakiegoś właśnie takiego frajera, co tam będzie świecił oczami za całą tą politykę, a taki Obajtek to sobie stoi w tylnym szeregu i trzepie kasę na tym, co trzeba. No, na niższych stanowiskach jakichś wiceministrów, podsekretarzy, tam to dopiero jest raj, tam to dopiero dochodzi do korupcji, a zwłaszcza to oni też osobiście zwykle starają się być czyści, tak? Tylko tam robią to tak, żeby odpowiednie osoby, odpowiednio ulokowane osoby na tym zarobiły i tam się w swoim czasie odwdzięczyły. Więc to jest, tworzy się bardziej skomplikowany zwykle układ zależności, no ale jest to nieunikniony skutek regulacjonizmu i to sobie trzeba powiedzieć. Nie łudźmy się, że jak ukażemy przykładnie pana Obajtka czy tam kogoś innego, za to, zawsze, że jego działanie może być tak zrobione na pograniczu prawa, żeby tej granicy być może nie przekroczyć i to nic mu nie zrobimy. Nie mnie interesowała się tak bardzo sprawą, żeby to ocenić. W każdym razie tak, no, nie personalizujmy problemu. Socjalizm, regulacjonizm, etatyzm, ingerencja państwa w gospodarkę zawsze generuje taki problem i zawsze taki problem będzie generował, a jak nie w tym miejscu, to w innym on wyjdzie. Jeśli tego nie chcemy, to po prostu nie brnijmy w taki regulacjonizm, wycofajmy państwo z gospodarki, odbierzmy tak gigantyczną władzę urzędnikom, bo urzędnicy nie mają powodu, żeby nie podejmować decyzji zgodnych z własnym interesem. Bo niby z czyim mają interesem podejmować. Człowiek w większości przypadków jest interesowny i nie znajdziemy setek tysięcy bezinteresownych urzędników. Ludzie sobie tak często wyobrażają, że urzędnik to ktoś taki, kto przyjdzie i popatrzy na te papiery okiem profesjonalnym, oceni słuszność i wyda właściwą decyzję. Nie, no nie wyobrażajmy sobie wymyślonego urzędnika, wyobraźmy sobie tą panią tam Basię, czy pana Jarka, czy pana Daniela na tym stanowisku, tego, kogo ostatnio tam widzieliśmy i na kogo się ostatnio zdenerwowali, że to on będzie miał tę władzę. Nie będzie oceniał wcale tego obiektywnie, tylko on będzie oceniał tak, żeby jemu było dobrze w tym systemie. Panie pośle, zanim przejdziemy do najbardziej aktualnych wydarzeń, dosłownie z ostatnich dni, to chciałbym się zapytać o Unijny Fundusz Odbudowy. Sam miałem przyjemność komentować ten cały Fundusz Odbudowy, Krajowy Plan Odbudowy między innymi na debacie, ale co pan sądzi na ten temat, generalnie całego projektu, bo już poszła odpowiedź ze strony Konfederacji, że głosowanie będzie przeciwko. Znaczy tutaj jest kilka elementów. Ten najbardziej oczywisty powód, dla którego musimy głosować przeciwko temu, jest to, że wiąże się on z powiększaniem kompetencji Unii Europejskiej. To jest klasyczna technika rozpychania, klasyczna technika ekspansji kompetencyjnej Brukseli. W zamian za jakieś doraźne korzyści żądają trwałych, długoterminowych ustępstw. Więc no, teraz, tu i teraz zarobimy tam 5 zł, ale za to sprzedajemy się w niewolę. To jest takie przepychanie nowego prawa tylnymi drzwiami, tak jak to miało miejsce na przykład przy wprowadzaniu traktatu lizbońskiego chociażby. No, ale to nawet nie w tym problem. Chodzi o krótkowzroczność naszych władz. Także my po prostu dla chwilowych korzyści sprzedajemy swoje własne kompetencje, swoje własne możliwości, wyprzedajemy
poza Polskę, tak? Coraz większe kompetencje zarządzania Polską lądują w Brukseli w ten sposób. No i Bruksela stawia na swoim, w dłuższej perspektywie będzie w stanie sobie spokojnie odbić te zainwestowane w ten projekt pieniądze, wykorzystując to, że to osłabienie teraz, które stanowi pretekst do tego sformułowania tego planu odbudowy, a tym bardziej licząc na to, że będzie to chętnie złapana przynęta, no bo jak się źle dzieje, no i Unia sypnie groszem, ależ będzie radości, jak premier przyjedzie i powie, że o, to te miliardy euro wam przywiozłem. Co z tego, że to trzeba oddać? No ważywszy na to, co pan premier powiedział, to tutaj to nie jest łykanie haczyka, ale haczyka i spawika przy okazji i jeszcze kawałek dętki się tam urwie. No więc tak, no to jest oczywiście strasznie głupia polityka. Typowy przykład kraju zarządzanego przez krótkowzrocznych polityków, że krótkoterminowe, chwilowe korzyści przedkładają nad długoterminowe budowanie swojej pozycji, bo czasem trzeba właśnie zrobić odwrotnie, krótkoterminowo stracić, krótkoterminowo zainwestować, co właśnie robią Niemcy, na przykład dopłacając do Unii Europejskiej, krótkoterminowo dopłacają, ale w długim terminie no widać, że to Unia Europejska służy im, że regulacje, które Unia Europejska przyjmuje, jakoś tak się dziwnie składa, że są korzystne dla tych głównych, dużych graczy z Zachodu, którzy w to właśnie inwestują. Więc tak się robi politykę poważną i należy się duże uznanie Niemcom za konsekwentne wdrażanie tego projektu, a niestety my jesteśmy sobie sami winni, że jesteśmy pomiotłem, no bo mamy takich właśnie polityków, którzy jak kacykowie tam z murzyńskiej wioski wyprzedają po prostu swoich ludzi, dają łapać w siatkę swoich ludzi za to, żeby tam im ktoś paciorkami sypnął. No więc no, niestety, no, to jest główny problem z tym. Oczywiście ten taki najbardziej widowiskowy. Oczywiście jestem też z zasady przeciwny temu, żeby etatyzmowi wszelkiemu, czyli również temu, że państwo zasypywało kryzysy pieniędzmi, żeby państwo stwarzało iluzję, że w ogóle da się tak zrobić. Tak? Czyli że teraz, kiedy wszyscy tracimy, wszystkie te państwa przeżywają kryzys, to nie wiadomo skąd nagle wypłukają złoto z powietrza i wezmą mi to i zasypią te dziury w gospodarce pieniędzmi nie wiadomo skąd wziętymi. Tak? No, oczywiście pieniądze same nie pracują. Bogactwo nie bierze się z pieniędzy. Bogactwo bierze się z pracy, z oszczędzania. Bogactwo bierze się z tego, że dzisiaj coś wyprodukujemy i jutro możemy to zjeść. Jak dzisiaj czegoś nie wyprodukujemy, to jutro nie będziemy mogli tego zjeść. Nieważne, ile będziemy mieli pieniędzy. Tak więc jeśli teraz skutek nakładanych ograniczeń na gospodarkę mniej pracujemy, mniej wydajnie pracujemy, mniej produkujemy dóbr usług, no po prostu będziemy ich mieli w przyszłości mniej i tego żadne pieniądze nie zmienią. Tak? Zwłaszcza, no, że te pieniądze biorą się najczęściej z tego samego źródła, do którego później trafiają. To jest taka próba wejścia do wiadra i podniesienia się tam w górę. Tak? No, to nic, układ nie zyskuje nic na tym, że władza zabiera jednym, daje drugim. To jest tylko przepychanie. Oczywiście można pieniądze pożyczyć, no ale to znowu spowoduje tylko chwilowo oczywiście zastrzyk jakiejś tam gotówki, jakiś przypływ bogactwa, który tak zostanie przejedzony, jak to zawsze przez urzędników na jakieś głupoty, ale w długiej perspektywie spowoduje uzależnienie, konieczność oddania tego, kolejne niewolnictwo, kolejną konieczność pracy na rzecz banksterów, na rzecz sektora bankowego, czyli transfer pieniędzy od biednych do bogatych docelowo. Tak? Czyli potem się dziwimy, że ilość tam procent najbogatszych ma ileś tam procent tam bogactwa ziemi. No właśnie, dlatego ma, że rządy, te głupie, nieodpowiedzialne, zdradliwe rządy zapożyczają swoich obywateli u tych właśnie najbogatszych, powodując, że oni jak już odłożyli tam te ileś tam miliardów, no teraz je pożyczą nam, a my im oddamy jeszcze więcej miliardów w niedługim czasie. Tak? I to nie oddamy tego pewnie szybko, tylko będziemy latami rolować ten dług, a oni będą, a im to będzie cały czas odsetki puchnąć tam. Tak? No i właśnie w ten sposób państwa socjalne wbrew swojej retoryce tworzą miliarderów kosztem zwykłych podatników, którzy muszą na to wszystko prędzej czy później zapracować. Dobrze, więc przejdźmy teraz do najbliższych nam czasowo tematów, czyli 30 marca. Co robił pan 30 marca, panie pośle? No to chyba dzisiaj, nie? No dzisiaj. No tak, no więc dzisiaj mieliśmy posiedzenie Sejmu, na którym przegłosowaliśmy garść ustaw powracających z Senatu.
Kilka z tych ciekawych, no to już to padło tutaj, wróciły hulajnogi, gdzie już Senat przychylił się, właściwie kilka poprawek Senatu było bardzo podobnych do poprawek, które my składaliśmy jako Konfederacja, a które były wtedy gremialnie odrzucone, no ale w Senacie jednak senatorowie trochę dłużej poskrobali się po głowie i zobaczyli, że to chyba rzeczywiście bez sensu, że hulajnoga ma jeździć z prędkością pieszego. No i była poprawka, żeby zmienić to, no, dostosować prędkość, no bliźniaczo podobne rozwiązanie, które do tego, które my chcieliśmy wprowadzić. No i tutaj już Platforma w związku z tym, że to ich poprawki z Senatu wróciły, no już się nawróciła i głosowała za tymi poprawkami. PSL też głosował za tymi poprawkami, no my oczywiście tak. No Lewica się wstrzymała w większości, ale Razemki już były przeciwko i PiS był przeciwko i sobie przegłosowali, że jednak będą te hulajnogi jeździć z prędkością pieszego. No co z takich łatwych i przyjemnych tematów, no było też kilka innych, tam zmiany w podatku akcyzowym, które de facto będą powodowały zaburzenia na rynku tych kamperów, to spowodują, że kolejne opłaty wprowadzamy za zmianę, tam za przeróbki pojazdów, prawda, no, czyli de facto z tego, co wiem, no będzie to po prostu poważnym ciosem dla branży i no może to zabić całą ten, zwłaszcza tutaj mamy kryzys, no to co nam szkodzi jeszcze jednych tam dobić. O, panie pośle, także akurat tak się składa, że przed dzisiejszą nagrywką oglądałem TVN. Nie wiem, co się stało, że oglądałem TVN, ale oglądałem TVN i TVN trąbił się nie ma na temat. Tak się niestety złożyło, ale trzeba wiedzieć, jakim językiem posługuje się przeciwnik. Więc generalnie bardzo TVN mocno potrąbił na temat projektu Tak dla rodziny, nie dla gender. Co pan może na ten temat też... Tak, jeszcze to było, tak. No, ale znowu z dużej chmury mały deszcz, bo ten projekt jedyne co, to został po prostu przepchnięty do kolejnego czytania. Wiemy, że nawet i 104.47 zostało przyjęte i co, i nic się nie dzieje. Poszło do zamrażarki tak zwanej, czyli no, utknęło w odmętach Sejmu, no bo to jest taka procedura z zamrażarki, czyli przyjmuje się coś do drugiego czytania, do czytania w komisji, do pierwszego czytania w komisji i się tego czytania nie robi. I nie ma żadnego terminu, który by to... No tak, no, czyli to właśnie na tym polega ta zamrażarka. Już potem nie ma żadnego problemu. Projekt został teoretycznie dla uprzejmości, dla obywateli, którzy zebrali te podpisy. No PiS przyjął taką strategię, że wszystkie te projekty, poza jakimiś tam ekstremalnie głupimi, posyła do komisji, ale w większości z nich potem nigdy nie proceduje, a jak proceduje, to uwala, tak jak w sprawie myśliwych, żeby mogli te dzieci zabierać na polowanie. To też zresztą nawet nie doszło, to poszło na komisję, na komisji zostało tam przeorane, ale nie wróciło na salę plenarną, już tego później nie głosowaliśmy. Zaginęło, słuch zaginął po tej ustawie. Nikomu już tam specjalnie zależy, no bo ci, którzy chcieli to przeforsować, no to już wiedzą, że nie przejdzie, no bo to pokazano w tej komisji, co o nich myślą, a no, ci, którzy to mają odrzucić, to też nie mają interesu w tym, żeby sobie tym zaprzątać głowę, więc sobie to leży. No i tu pewnie będzie podobnie, że tu przyjmą na świętego nigdy. I sobie to poleży. Odłożą. Tak, sobie będzie leżało, aż się uleży. Może jak dojdziemy do władzy, to kiedyś wyjmiemy z tej zamrażarki, ale to jakoś tym bardzo nie emocjonował. No oczywiście druga rzecz, no to totalna dezinformacja, która za tym idzie. No, że te środowiska lewicowe, mam na myśli również Platformę Obywatelską, która również tą debilną retorykę podłapała, próbują twierdzić, że to jest oczywiście, że my chcemy tam bić kobiety po prostu i dlatego znosimy konwencję stambulską, mimo że pan Marek Jurek, który referował ten projekt jasnymi słowami, wyłożył, jak sytuacja się ma, czyli po pierwsze, że ta ustawa nic nie zmienia, ta konwencja nic nie zmienia w polskim porządku prawnym i jej wypowiedzenie też nic nie zmieni, ani OJT nie zmieni żadnego przepisu, który pozwala ścigać sprawców przemocy. Nic. Po prostu sytuacja prawna pozostanie w Polsce taka sama.
ma to raczej wymiar symboliczny, że wycofujemy się z tej konwencji i powiedział też dlaczego. Znaczy, że nikt z nas nie ma żadnego problemu z antyprzemocowymi zapisami tej konwencji, bo nikt nie popiera tam bicia kobiet, mężczyzn ani nikogo nie popiera bicia w ogóle. Natomiast powiedział też, czy mamy problem, tak, że ta konwencja oprócz tych elementów bezdyskusyjnych i słusznych zawiera elementy dyskusyjne, co najmniej dyskusyjne i takie, z którymi nie możemy się zgodzić, elementy ideologiczne, tej tak zwanej ideologii gender, że posługuje się właśnie pojęciem gender, czyli rodzaj, no to bywa zamiennie używane w tłumaczeniu jako pojęcie płci, ale de facto służy właśnie do rozróżnienia tej płci kulturowej od płci biologicznej. No i ten język tym się posługuje, tam różne manifesty ideologiczne składa, że tam, prawda, patriarchat jest zły, że jakby wskazuje na przyczyną przemocy błędnie zupełnie, niezgodnie z żadnym doświadczeniem, tylko w imię ideologii definiuje, że to właśnie patriarchat, struktura społeczna, stereotypy są przyczyną przemocy. No to są bzdury oczywiście totalne, no i dlatego chcemy wypowiedzenia tej konwencji, no, że ona po prostu kłamie, że ona się posługuje błędnym językiem, błędną antropologią, błędną ideologią. My tej konwencji nie chcemy, jest projekt wystąpienia jej inną, ale no, Lewica oczywiście świadomie non-stop dezinformuje, że co wam przeszkadza to, że kobiety są chronione. Kobiety nie są chronione przez konwencję stambulską, bo żaden przepis konwencji stambulskiej nie obowiązuje w Polsce wprost, znaczy nie wywołuje żadnych skutków prawnych. To jest jedynie deklaracja międzynarodowa i my nie widzimy powodu, żebyśmy deklarowali razem z rzeczami słusznymi różne bzdury. Możemy sobie zadeklarować wyłącznie rzeczy słuszne. No i tam jest taki projekt, żeby nową konwencję opracować właśnie taką, pod którą będziemy się mogli z czystym sumieniem podpisać, która będzie zawierała te słuszne elementy. Panie pośle, i na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy, która na siłą rzeczy trwa już dosyć długo, bardzo przyjemnie nam się rozmawia, no ale niestety trzeba do końca zmierzać. Przewidywania na kolejny miesiąc. Będzie lepiej, gorzej, bo przy obecnym rządzie to sobie nie wiadomo. O, nie wiadomo. Znaczy to jest ruletka. Myślę, że oni sami nie wiedzą, co dziennie rano puszczają w ruch to koło fortuny i losują sobie obostrzenia na kolejny tydzień. Więc ja też nie, trudno mi jest prorokować. Znaczy wydaje się, że sytuacja powinna się stopniowo już poprawiać, bo pierwsze, jak zrobiono gdzieś jakieś tam wyrywkowe badania w którejś gminie w Polsce, nie pamiętam nazwy, no się okazało, że już tam koło połowy ludzi przeszło tego COVID-a objawowo lub nie, jeśli połowa ludzi w każdym razie ma przeciwciała, jest odporna, tak? No jeśli zbliżamy się do połowy nasycenia populacji plus jeszcze mamy odporność szczepną. Szczepionki, plus ludzie, którzy tam z naturalnych względów tam nie łapią czasami tej choroby, no to tak, to myślę, że powinno powodować, że ten wirus coraz wolniej będzie się przenosił, tak? No bo napotyka coraz więcej, każdy ma tam możliwość zarażenia, ma szansę zarazić kilku osób, jeśli te uliczki będą ślepe, bo napotykają na już odporne osoby, no to po prostu tak, na tym właśnie polega ta odporność stadna. Więc spodziewam się, że powinno się zacząć stabilizować i poprawiać, niezależnie od działań rządu oczywiście. Natomiast no, to, że mamy tylko bardzo wyrywkowe badania z jednej gminy, może to być obraz nietypowy, może działać inny czynnik, może wirus zmutować, powodując, że osoby, które już przeszły, będą przychodziły po raz kolejny masowo, więc się wszystkiego nie wiemy i trudno prorokować, a nasi panujący no, reagują tylko na bieżąco, to jest tylko reaktywna polityka bez żadnej tam jakiejś większej wizji, tylko po prostu rośnie nam to, zamykamy, spada nam to, otwieramy i tak z dnia na dzień. Pan poseł Michał Urbaniak właśnie powiedział, że na spotkaniu z premierem pan premier stwierdził, że podstawową zasadą polityki covidowej jest elastyczność. No, tak. Czyli to jest inna nazwa na chaos, tak, który jest... Wyginanie kręgosłupa w każdą stronę, niczym Jarosław Gowin na przykład. No nie, no po prostu tak, jest to polityka po pierwsze naśladownictwa krajów Unii Europejskiej, mało oryginalna, po prostu wybierane różne najgorsze, najmniej sprawdzające się elementy z taktyk różnych krajów i tworzymy własny miks z tego, który też nie działa. No i tam taka bieżączka, nie?
że właśnie reagowanie na bieżąco na te. Żadnej większej wizji w tym nie ma. Znaczy oni liczą na to, że masowe szczepienia przyniosą jakiś bardzo wyraźny efekt. No, oby, niech by ich przyniosły. Obawiam się, że może to tam niestety różnie być z tym efektem, bo no, w związku z mutacją, z tym, że to nie jakichś wielkich doświadczeń z tą szczepionką na masową skalę nie mamy, dopiero ich nabywamy tak naprawdę, to się dopiero okaże, na ile ona jest skuteczna. No i nie daj Boże okaże się, że nie jest skuteczna, no to jednak będą nas trzymać jeszcze latami, miesiącami w tym zamknięciu pewnie, no bo tak już się nauczyli i tak już będą robić. No, nie wiem, kiedy dojdzie do jakiegoś przesilenia, które spowoduje, że ludzie stwierdzą, że nie akceptują już tego ani chwili dłużej. Mieliście już czas. Jakżeście się nie wiązali, no to po prostu takie życie dalej nam nie pasuje i już wolimy zaryzykować, wyjść z domu i zobaczyć, co się będzie działo, niż żyć w norze po prostu przez kolejny rok, kolejne miesiące, bo tak się po prostu nie da funkcjonować. Nie żyje się tylko po to, żeby przedłużać życie w nieskończoność, tylko po to, żeby osiągać, realizować jakieś cele. A jeśli połowa z nich jest zablokowanych, no to pytanie, czy to jest tego warte, tak? Czy jednak nie należy zaryzykować po prostu w którymś momencie po to właśnie, żeby móc żyć pełnią życia. Nawet jeśli parę osób, a to przecież się nieretelność nie jest duża, tam mówię, ale jeśli nawet trochę osób więcej miałoby z tego powodu umrzeć, no to być może warto po prostu. Tak? No, już nie mówiąc o tym, że okazuje się, że na dłuższą metę i tak zgonów jest w sumie więcej, no bo te nieprzewidziane konsekwencje zamykania powodują, że tak naprawdę więcej ludzi umiera, a nie mniej. Tak? Tylko, że na coś innego, nie na COVID-a. Nawet trzeba wziąć to pod uwagę, że jak zamykamy ludzi w domach, no to są skutki uboczne, na przykład w postaci większej agresji. Tak więc a propos konwencji antyprzemocowej, to być może najskuteczniejszym działaniem antyprzemocowym jest zakończenie tego bezsensownego zamykania gospodarki. Tak? Jeśli skończymy z zamykaniem, to ilość przypadków przemocy domowej też prawdopodobnie spadnie. No to jak niezależnie od tego, jak oceniamy to zjawisko, oczywiście należy je ocenić negatywnie, tak? Ale to nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Należy z nią walczyć, tak? Ale na rzeczywistość taka jest. Więc jeśli dostrzegamy korelację między zamykaniem ludzi w domach, a tym, że rośnie ilość przemocy, no to trzeba to też kalkulować, że okej, uratujemy ileś tam osób przed zakażeniem koronawirusem, ale kilka innych połamie sobie zęby na tym, że będą się więcej kłócić i bić sam w domach. Tak? No. Panie pośle, pozwolę sobie tak skonkludować naszą dzisiejszą rozmowę. Sens poprzedniej pana wypowiedzi można stwierdzić tak. Celem życia nie jest przeżycie. Dokładnie, tak mówił klasyk, celem życia nie jest przeżycie i ludzie mają swoje cele, chcą je osiągać. A celem widza za to jest zostawienie łapki w górę, zostawienie subskrypcji oraz udostępnienie materiału, ponieważ jest to jego koniec. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Był z nami poseł Dobromir Sośnierz. Dziękuję za zaproszenie.